naszego miasta. Zgromadzenie jest zgromadzeniem otwartym. Proszę o zachowanie spokoju. Czuwa nad nami policja, żeby żadnych inwektyw, jakichś wulgarnych wyrazów nie kierować tu pod niczyim adresem. Zachować bezpieczeństwo i spokój. To jest najważniejsze w tym. W razie jak ktoś będzie, nie dotrzyma się tym postanowieniom tutaj krótkim opisanym, to będziemy interweniować tu z policją. Zaczniemy od tego, że mamy przygotowany list otwarty do pana prezydenta Macieja Glamowskiego, który też przekażemy do wiadomości wojewody kujawsko-pomorskiego pana Mikołaja Bogdanowicza. I ja pozwolę sobie odczytać ten list. Ten list pozwolę sobie odczytać i potem, jeżeli ktoś będzie chętny, ten list znajdzie się tam na biureczku i można podpisywać i złożymy 28 lutego na ręce pana prezydenta Macieja Glamowskiego. List otwarty dotyczy nadzoru właścicielskiego nad spółkami PGN i OPEC w Grudziądzu. Działając w interesie mieszkańców, żądamy od pana jako prezydenta miasta Grudziądza podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do racjonalizacji wydatków ponoszonych z budżetu miejskiego poprzez m.in. eliminację niepotrzebnych kosztów ponoszonych na realizację pomysłu związanego z funkcjonowaniem grudziąckiego holdingu komunalnego S.A. zleceniem niepotrzebnych, a nader kosztownych usług opracowywania nowych logotypów dla miasta i jednostek mu podległych, finansowania pana PR-u, a także szeregu innych pomysłów niezwiązanych z racjonalną gospodarką naszego miasta. W szczególności żądamy ograniczenia wynagrodzeń rozbudowanych za pana kadencji zarządów spółek miejskich, kadry dyrektorów i pełnomocników oraz obsługi prawnej. Z uwagi na nieustanny wzrost zadłużenia naszego miasta, niski poziom ekonomiczny mieszkańców, drastyczny wzrost kosztów energii cieplnej w okresie sprawowania przez pana prezydentury, opłat za odpady, podatków, czynszów, żądamy wyeliminowania wszystkich kosztów, które nie służą do zaspokajania codziennych potrzeb mieszkańców. Nie godzimy się, aby w tych trudnych czasach roztrwaniać ciężko zarobione przez mieszkańców pieniądze na pana fanaberię. Panie prezydencie, uważamy, że jako organ nadzoru właścicielskiego jest pan w pełni odpowiedzialny za wysokie czynsze w lokalach komunalnych zarządzanych przez MPGN w Grudziądzu oraz za wysoki poziom stawek opłat za ogrzewanie i ciepłą wodę. Żądamy od pana prezydenta zmiany prowadzonej polityki czynszowej, która polega na pustoszeniu portfeli lokatorów. Ta beznadziejna polityka zabiera prawie... wszystkie środki zarobione ciężką pracą przez mieszkańców, jak również te otrzymane z różnych programów społecznych skierowanych przez rząd do rodzin, emerytów, rencistów i osób niepełnosprawnych. My, mieszkańcy, nie jesteśmy w stanie dłużej akceptować wydawania pieniędzy przez spółki MPGN i OPEC na utrzymywanie wieloosobowych zarządów, marketingu, reklam, sponsoringu, które to można liczyć w milionach złotych. Nie jesteśmy w stanie również zaakceptować niektórych planowanych zakupów i irracjonalnych inwestycji, które realizuje MPGN, chociażby zakupu i remontu budynku Korzeniowskich. Wiemy doskonale, że jako mieszkańcy będziemy musieli za to zapłacić, bo z czego jak nie z czynszów mają pochodzić pieniądze na wasze zabawy inwestorskie niezwiązane z budową nowych mieszkań oraz remontów starych budynków. Grudziądzki Dom Korzeniowskich jako przybytek zgromadzeń dla wszystkich nie przyniesie, co oczywiste, oczekiwanych dochodów. Generuje i będzie generował tylko same wydatki, nie mówiąc o milionach złotych wydanych na remont. Panie prezydencie, do czego pana powołano? Twierdził pan w kampanii, że tylko pana zawodowe kompetencje są w stanie sprostać trudnym wyzwaniom związanym z naszym miastem. Czyż nie miało znaczenia dla pana elektoratu, że miał być pan doświadczonym menadżerem z doktorem ekonomii? Pana kompetencje miały być gwarancją rozwoju miasta i zapewnić poczucie bezpieczeństwa bytowego jego mieszkańców. Tymczasem pana sposób sprawowania nadzoru i bierność w egzekwowaniu zasad racjonalnego gospodarowania jest biegunowo odległa od polityki prospołecznej, którą pan obiecywał w kampanii. Prezydent kieruje urzędem miasta i jest zwierzchnikiem podległych mu jednostek. Tym samym powinien zmierzać do ograniczenia kosztów wpływających na wzrost obciążeń finansowych mieszkańców. Miał pan być gwarantem naszego bezpieczeństwa.
Miał pan zaspokajać potrzeby wspólnoty mieszkańców, a tak niestety w naszym odczuciu się nie dzieje. Samo zorganizowanie jarmarków i festynów może i poprawia pana wizerunek jako gospodarza miasta, ale nie poprawia jakości życia mieszkańców. Kluczowe problemy i deficyty miasta nie są żadną tajemnicą. Każdy mieszkaniec wymieni je jednym tchem, a pana bierność w priorytetowych bolączkach zadłużonego po uszy miasta staje się pana w ogóle nie interesować. Zdaje się pana w ogóle nie interesować. Pytamy się pana prezydenta, gdzie jest lokalna tarcza osłonowa dla ochrony portfeli mieszkańców. Czynsze w lokalach rosną drastycznie, nie tylko z powodu krajowego wzrostu cen ciepła, bo tam, gdzie ciepło pochodzi z OPEC-u, są wręcz gigantyczne. Nie wystarczy tu PR-owo usprawiedliwianie typu nie mamy wpływu na ceny ciepła. Przykładem jest 77-metrowe mieszkanie jednej z mieszkanek Grudziądza z rachunkiem dochodzącym do 2000 zł. W starej kamienicy na osiedlu chemińskim zasobów MPGN, w której jedynym udogodnieniem jest to, iż prawie połowa wydatków lokatorki to koszty ciepła pochodzące z OPEC-u, a sam koszt czynszu przekracza 1000 zł. W tym opłata za luksus posiadania domofonu za jedyne 4 zł miesięcznie. Dramat lokatorki, a tym los jej niepełnosprawnego dziecka trwa. I wielu innych mieszkańców, którym swoimi efektywnymi działaniami zagrażacie wręcz bezpieczeństwu bytowemu. Dokąd zmierzamy? Chce pan swoją pasywną postawą doprowadzić do tego, aby zabrać mieszkańcom wszystko, co mają i przekulać to na jarmarkach i festynach. To bardzo zły plan, panie prezydencie. Mówimy dość takim pozorowanym działaniom. W zasobach MPGN-u ma pan dziesiątki, jak nie setki pustych lokali. We wszystkich dzielnicach i osiedlach możemy podać listę mieszkań, które czekają na najemców i przynoszą dzisiaj gigantyczną stratę dla spółki MPGN-u. Czy to też efekt inflacji i wina rządu? Te pustostany ulegają dewastacji, a to przecież nasze wspólne mienie. Nie pana, nie pana prezesa, nasze wspólne mienie publiczne. Pytamy, kto zarządza MPGN-em? Gospodarze czy ich przeciwieństwo? A może o to chodzi, by wszystko zniszczyć? Mówimy dość wyzyskiwaniu mieszkańców, dość niszczeniu pustych mieszkań komunalnych, dość niszczenia Grudziądza. Oczekujemy od pana, prezydenta, podjęcia uczciwych i rzetelnych działań zmierzających do wyjaśnienia tej sytuacji, a w konsekwencji zmniejszenia opłat, jakie ponosimy za mieszkania w naszym mieście przy jednoczesnej, rozbudowanej do absurdów ilości powołanych przez pana stanowisk w podległych panu spółkach, które generują koszty, za które płacimy my, mieszkańcy. W podpisie mieszkańcy Grudziądza. Kto jest chętny to podpisać, zapraszamy tam do stolika. Ja tylko powiem tak od siebie, bo jestem takim biernym obserwatorem tego, co dzieje się w spółkach miejskich, dlatego że moja wspólnota, w której mieszkam, ona jest jak gdyby nie jest powiązana w żaden sposób, tylko przez wodociągi i odpady jest powiązana z spółkami miejskimi. Tylko w ten sposób. I w tej wspólnocie naszej, którą zarządzam, mam przyjemność zarządzać, zarząd jest trzyosobowy. Jak ja spojrzałem na rachunek z MPGN-u, to mieli państwo, ten rachunek z MPGN-u to wygląda jak rachunek z Biedronki na Boże Narodzenie. Tam pozycji jest tyle. Naprawdę to dochodzi do absurdów, jak to się czyta. Tutaj pan prezes Dec wczoraj na tej konferencji, to też jest takie spektakularne, że pomimo tego, tej wrzawy, która na mieście się podniosła, pomimo tego, że mieszkańcy jasno wyrazili się na portalu społecznościowym, co na ten temat myślą, to zamiast ktoś się pokajać i posypać głowę popiołem, bo wczoraj był popielec, to jeszcze mówi, że będzie jeszcze więcej podwyżek, że to jest za mało, jeszcze więcej, że jeszcze 10%. Mówione jest o inflacji, że rzekoma inflacja wynosi 20%. No można sobie wejść w dziennik urzędowy GUS statystyczny i sprawdzić, była 14%. Jeżeli radni Rady Miasta, ci, którzy podnoszą rękę i mówią jednym głosem, że tak musi być, że ma rząd na przykład oddać teraz zmniejszyć do 5% znowu podatek VAT, to niech powiedzą, albo niech tu ktoś podniesie rękę, jak VAT spadał w lutym z 23% do 5%. Czy wtedy ktoś odczuł to w rachunkach? Czy wtedy rzeczywiście ktoś odczuł ten spadek w rachunkach? Tego nikt nie doświadczył, rachunki cały czas rosły, wykorzystano tylko ten moment na podniesienie opłat za centralne ogrzewanie.
Ja tu wziąłem taki pieniek, ale ze względów bezpieczeństwa nie będę go odpalał, bo jednak ten płomień jest taki dość duży. I tu chciałem zasymbolizować panu prezesowi z OPEC-u, żeby nam pokazał, jak ten pieniek się odpali, grzeje ręce i podgrzewam wodę. 15 zł. Niech to wyliczy, w którym momencie grzała się woda, a w którym grzałem ręce. Przecież to są absurdy w tych rachunkach. Opłata przesyłowa. Jaka opłata przesyłowa? Te wiele, wiele innych opłat, bo o tych kilodżulach, o których pan Dec wspomniał, to ja się zgodzę, to są kilodżule tu, które podgrzewają. A gdzie jest ta opłata, ta przesyłowa, ta manipulacyjna, która tam występuje? Zresztą to też nie jest tajemnica i to na pewno państwo doświadczają. Jeżeli kobieta zużywała, przykładowo, 10, tak obrazowo, 10 metrów sześciennych ciepłej wody i płaciła za podgrzanie 10 metrów sześciennych wody i miała na rachunku wysokość za 1 metr 40 zł, tak, za podgrzanie tego 1 metra. Zaczyna oszczędzać, zużywa 2 metry i robi jej się koszt tej wody 70 zł. No gdzie tu jest logika? No? Przecież to przechodzi ludzkie pojęcie i na przykład w tej wspólnocie, w której my zarządzamy, też mamy stawkę za ciepłą wodę i nie wiem, czy państwo stoją, czy siedzą, 15 zł. Ale to jest tylko stawka zaporowa, żeby ludzie nie odkręcili kranu i nie puścili tej ciepłej wody hurtem. No. I to generuje potem, bo przecież jest rachunek za gaz, wszystko się dzieli na mieszkańców i rachunek za gaz jest opłacany po prostu. I to coś ciekawe, tam czynsze w tej naszej wspólnocie, gdzie zarządzam i w ogóle zainteresowałem się wspólnotami, to jest podobnie, a tam, gdzie działa, spółki miejskie działają, tam, gdzie jest to ciepło systemowe, to dochodzi do jakichś absurdów. Kolejna ważna sprawa, bo tu trzeba o strategii trochę też powiedzieć. Niedorzecznością było w mojej ocenie i nie tylko, ale tutaj znajomych też różnych, żeby stare kamienice na ulicy Fortecznej podpiąć pod centralne ogrzewanie systemowe. Bo przecież ono samo w sobie, jeżeli te kamienice nie były ocieplone, to są duże mieszkania po 4 metry wysokości, 3,54 metry, to tam nawet jak będzie tanie to ciepło systemowe, to będzie przecież niesamowite zużycie tego ciepła i dlatego tyle płacą ci ludzie. No. Kolejna ważna sprawa to jest tutaj też podejście co niektórych radnych do całej tej istoty ruchów obywatelskich, tego jak jesteśmy tutaj teraz, tyle mówią o hejcie, była debata przecież kiedyś o mowie nienawiści, po której 3 lata biegałem po sądach, to też jest znamienne, że ten hejt w kierunku tych ruchów społecznych, które tutaj w mieście się tworzą, tak jak państwo tu dzisiaj przybyli, jakieś próby zastraszania, to jest coś niesamowitego i niepojętego w dobie tak wszechobecnej tolerancji i demokracji, o której władze miasta ciągle zabiegają i mówią. To może tyle na tą chwilę. Jeżeli ktoś z państwa chce zabrać głos, to proszę, tylko proszę bez żadnych takich jakichś wektyw, jakieś swoje przemyślenia. Dobry wieczór państwu. Chciałem pokrótce może powiedzieć państwu bardzo istotną jedną rzecz. Nie jestem grudziądzaninem, aczkolwiek od wielu lat tutaj przebywam i mieszkam i spójrzcie państwo wokół, ile ludzi jest z Grudziądza w takiej ważnej chwili dla was grudziądzan, no i między innymi może dla mnie też. Chciałem państwu powiedzieć, że to nie jest dobre, bo właśnie przed chwilą kolega powiedział, a wiele ludzi się do mnie zgłasza ze względu na to, że posiadam, no można powiedzieć, takie wykształcenia, które ukierunkowały mnie do tego, żeby ludziom udzielać pomocy. Proszą, opowiadają, pokazują rachunki, nie umieją tego odczytać, nie umieją powiedzieć. A ostatnie zdanie, które wypowiadają i zwracają się do mnie, to mówią, wie pan, my byśmy poszli, ale mamy dzieci, mamy wnuków, mamy inne sytuacje rodzinne, a wiadomo jak tu jest? No wiadomo, nie ma pracy, nie ma pracy i nie ma pracy. Grudziądz staje się dzielnicą Gdańska. Proszę państwa, nigdzie tak nie ma. Czy tu nie ma ludzi wykształconych, nie ma młodzieży, nie ma ludzi zaradnych, żeby nawet stanowisko kontroli autobusów i tramwajów obejmowały? Zaraz, momencik. Bo można opowiadać i tak, ale pewnie nie państwo, nie wszyscy lepiej. Zaraz, będzie. Jesteśmy przygotowani.
Ten agregat tak spalił jak piec w tym opecie. No na słowo. Raz. Co będzie teraz? Teraz może będzie trochę ciszej, ale równie dobrze. Kontynuując naszą rozmowę, czyli moją rozmowę, chciałbym, żeby społeczeństwo Grudziądza, albo w ogóle władza Grudziądza, uważajcie, drodzy Państwo, co robi. W telewizji, w radio występuje kto? Tylko oni. Nie odpowiadają na żadne pytania. Nie życzą sobie wręcz pytań. Nie chcą dialogów. Nie dopuszczają ludzi do siebie. Trzeba się zapisywać. Tygodniami czekać, aż można władcę PGN-u czy ratusza zaszczycą, tak jak było za sanacji, a może za targowicę, traktując ludzi poniżej, bo oni uważają, że są na takich poziomach, że to nikt do ich poziomów nie dorósł, a tym bardziej do dyskusji. Jeżeli kiedyś ja będąc w ratuszu zwróciłem uwagę, że opowieści ich to są opowieści starego Wertera, proszę? Trochę dalej. To pewien radny, który teraz się udziela też, jakiś tam niepolski, małopolski czy inny, ja nie jestem stąd, więc nie znam go dokładnie, powiedział tak: panie przewodniczący, wnoszę na dzisiejszej sekcji o niedopuszczanie postronnych osób do dyskusji. Ponieważ to jest jeden zespół kolesi, co zrobiono? No zakazano nam, wręcz jeszcze dobrze by było, żeby nam usta zakleili taśmą, żeby nic nie mówić. Więc na gro zadawanych pytań Grudziądzan, kto ma na to odpowiedzieć? Oni sami układają odpowiedzi, sami układają pytania, mają swoją telewizję, mają prasę. Czy państwo tego kiedyś już nie przeżyli? Że mając swoje media można opowiadać co się chce? Codziennie w telewizji. Ja nie będę mówił państwu, jaką telewizję macie oglądać. Tylko opowiadam ludziom, którzy się do mnie zgłaszają. W jakim świecie żyjecie? Słuchajcie, a co się stanie, jak za chwilę wrócą ci, którzy kiedyś byli? Jak spojrzycie wy młodzi swoim rodzicom i dziadkom, którzy zostaną pozbawieni wszelkich dóbr? Waszym dzieciom, czyli ich wnukom, zabiorą wszystkie socjalne dodatki. I będziecie mogli iść odwiedzać te biedne rodziny i patrzeć co? Znów przyjdziecie do dziadków, żeby z emerytury dawać, bo nie będzie 500 plus, 300 plus. Co, nie przeżyliście już podwyżek dwuzłotowych? Czterozłotowych? Ja chciałbym państwu powiedzieć jedną rzecz. Sam mieszkam w budynku 50-metrowym i chcę powiedzieć tak. Proszę nie przeszkadzać. Romana, spokojnie, wie pan, na konwersację. Zdarzało się, że zdarzyłem się... Proszę pana, niech pan nie komentuje. Ja jeszcze nie wymieniłem żadnej partii, więc niech pan to... Ja nie będę się zniżał do pana poziomu. Tak panu odpowiem, jak mówię... Konfederacja, to oni muszą rządzić, a nie złodzieje. Ale pan może mówić, a nie... Ale nie chodzi o to. No dobrze, a nie chodzi o to. Najpierw szuka się kolesia, patrzy się na grudziąckie i nie tylko kamienice, co by to sprywatyzować. Państwo najlepiej wiecie, kto z Grudziądzan i ilu ludzi pokupowało 15-17 kamienic. Te nazwiska się powtarzają. A po co to zrobiono? Po co to kupiono? Po co podłączone pod OPEC? No przecież z czego będzie miał OPEC pieniądze, jak nie z tego, gdzie przesyłamy energię, podgrzewamy wodę, przepływamy, za rury płacicie, za wykopy, za inną sytuację. Ktoś, kto spojrzy, każdy z państwa, na to, co oni tam wypisują, to przecież nie wiem, czy sobie jakiś profesor by z tym poradził. Słyszałem, że tu są wybitni ekonomiści. Ja, drodzy państwo, nie kończyłem ekonomii, ale musiałem mieć wiele do czynienia z ekonomią i ekonomia to matematyka. Matematyka nie kłamie, ale kłamie wtedy, kiedy co? Sztucznie się podwyższa, zawyża się podgrzewania, przesyłania i tak dalej,
razy nie wiadomo. Na jednym posiedzeniu metry, na drugim korytarze, na trzecim od ilości członków bloku, na czwartym jeszcze może kto w rodzinie mieszka, a się dowiedziałem, że w Grudziądzu 250 mieszkań stoi pustych. Mało, drodzy Państwo, jaki tu jest wybitny ekonomista. Proszę przejść się ulicą, ja dzisiaj dopiero dowiedziałem się, że to jest ulica Długa, a tam jest ulica Stara. Zobaczcie, ile stoi pustych lokali. Od lat pustych lokali. Gdzie te lokale nie tylko nie przynoszą pieniędzy do miasta, ale również oziębiają całe budynki. Akurat tak się złożyło, że mało uprawnienia projektowe i budowlane, i gdyby ktoś chciał w tym dialogu usłyszeć ludzi, którym bym z karteczką papieru wyliczył, co się robi z oknami, jakie jest oziębienie budynków, więc drodzy Państwo, co byście nie przesyłali, czym byście nie podgrzewali, czy to będzie słoma, czy będą buraki ćwikłowe. Budynek nieogrzewany jest od 30 do 40, straty powoduje, a za ciepło kto płaci? Obywatel. Ja tylko miałbym do Państwa jedną, jedyną prośbę. Jeżeli wrócicie do domu, spójrzcie Wy, jako dorośli czy młodzi, rodzinie prosto w oczy i powiedzcie tak. Nikt nie wie, co dalej będzie, ale pewnym sprawom można zapobiec. Trzeba brać udział, nie bać się. Jest demokracja, jeszcze nikt nikogo za nic nie zamknął. Proszę Was bardzo. I myślę, że może nasze spotkania będą bardziej się częściej odbywały i może to odniesie jakiś skutek. Nikt wiecznie rządził nie będzie. Pozdrawiam Was serdecznie. Brawo! Dzień dobry, Teresa Kester. Liczebność taka mała, dlatego że ludzie nie wiedzieli. Ja osobiście dowiedziałam się 30 minut temu, 18.30, zerkając na portal Grudziądz 365. Ludzie nie wiedzieli, stąd jest tak mało osób. Jest cenzura niesamowita, wszechstronna, w prasie, proszę Państwa, w telewizji, wszędzie. Jak zajrzeć można, ostatnio patrzyłam, pan Gurbin się kiedyś wypowiadał, jak to pani dyrektor teatru posadziła go na dywanik. W tej chwili taka informacja jest nie do pomyślenia gdziekolwiek w grudziąckich mediach. Co jeszcze? Jestem przeciwko nie tylko polityce czynszowej Urzędu Miasta. Jestem przeciwko polityce Urzędu Miasta na wszystkich płaszczyznach. To jest porażka. I powiem tyle, że żałuję, że głosowałam na tego prezydenta. Dziękuję. Podwyżki odwołał, nie wy. Dobrze, idźcie do Kutałowskiego. Skończymy podwyżki. Bilety wszystko, jak jego wprowadzanie. Są bilety wyższe jak w Gdańsku, słuchajcie. W Gdańsku są wyższe bilety. Ja mam się w Gdańsku 3 lata. Mam bilet do Warszawy. Więc o co chodzi? Czyli idźcie pod ratusz. Ja tu mieszkam obok. A czemu tu stoicie? Idźcie w poniedziałek, idzie z ratusz. Glawocki, wyjdź na ulicę do ludzi. Myślę, że na ulicę. A nie, tu słuchacie ludzi, bo co? Ale są tu jest banda, bo rządzi złodziej, bo rządzi złodziej. Nie, w Warszawie wszystko. Po prostu głosu nie mają, bo tu 20. Właśnie. Zobaczcie miasto Gdańsk, ma też mnie też gruntu. Miasto Gdańsk, a gdzie ona kurwa to jest gruntu? Biochas, bo tak zabita. Pani nie istnieje w Warszawie. A tu gadają, temat, tutaj, to tematy gadają. Dlatego pani nie istnieje w Warszawie. Ale słuchaj, to jest prawda, słuchajcie. Gdańsk jest tańszy w sensie grunt, w sensie tak jak Wiocha u nas, bo kto rządzi? Glamocki gada, no gada, a swoje bierze pod stołem. Tak jest prawda, a nie. Dlatego... No bo tak jest, słuchajcie. No i dlatego panią szanuję. Pani bo... mieszkałem w Gdańsku 5 lat i znam ceny tam i znam zarządzające ceny. I wszyscy to macie. Ja mam w Warszawie takie same. No właśnie, duże miasta. Oczywiście. Oczywiście. Ale ciszę. Ale taka jest prawda. Rządzą złodzieje. Rządzą złodzieje. Biorą pieniądze z ludzi naszych. Bo tak jest. Oczywiście. Ja bardzo, bardzo pan dziękuję. Dobra. Dziękuję panu bardzo. To nie tylko z OPEC-u, ale i na stare mieszkania komunalne. Ja mieszkam przy ulicy Toruńskiej 13, mieszkania 6. Stara kamienica, same pustostany pode mną. Jestem rencistką najmłodszą. Mam renty 936 zł. Z tego opłacam czynsz w starym budownictwie 350.
gaz 150, prąd 450 i zostaje mi do życia, proszę Państwa, 100 zł. Jak ja mam przeżyć? Mam syna niepełnosprawnego, też oczekuję wymiany mieszkania. Pokój jeden zasypiały przez MPG 4 lata, prezes nic nie zrobił, ani mnie drzwi nie wymienił. W zagrzybionym, zawilgoconym pokoju siedzi syn. Ja zamiast drzwi to koce na gwoździu wieszam, żeby trochę ciepła mnie nie uciekło. Takie są realia, proszę Państwa. Teraz mieszkańcy Grudziądza wołają SOS dla Grudziądza. Stop podwyżek za jakiekolwiek czynsze, proszę Państwa. Bo to, co chciałam powiedzieć. Mieszkańcy Grudziądza nie mają takich rent, emerytur i pensji. Co to za renta czy emerytura w kwocie 1000 zł? Tu. Proszę zadać sobie pytanie. Albo żyć z niczego. Albo jeszcze żyć, proszę Państwa. Panie ma umierać. Panie ma tylko zjeść i zapłacić, albo czynsz wypłacić, albo nie ma leki, albo jedzenie. Tak, albo oczywiście. Czynsz, albo panie umierać. Ale dobra. Albo to jest to właśnie. Oczywiście. To jest to właśnie. Tak. I senior się staje menelem i idzie pod śmietnik i żebrak. Takie są fakty, proszę Państwa, takie są fakty. Takie są fakty, takie są fakty. Jestem za mieszkańcami Grudziądza, bo takie są fakty. Grudziądze, powiedzieć, moi drodzy, że nie wiem, czy wiecie, że w XXI wieku w naszym Grudziądzu mieszkają ludzie bez toalet w mieszkaniu. Bez łazienek. Ja byłam wolontariuszem Szlachetnej Paczki 8 lat. Widziałam różne rzeczy. Serce się kraje, uwierzcie. Nasze miasto nie robi nic. Tu pan faktycznie mówi dobrze. My mamy droższe bilety, droższe czynsze, mieszkania i wszystko, co mamy, niż Gdańsk czy Toruń. Wypłaty mamy naprawdę minimalne, jak tylko się da. My nie żyjemy, my wegetujemy. Oczywiście, banda. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Jestem Lewicka, mieszkam na Chopina 33, emerytury mam 1300, za mieszkanie płacę 820. Dzisiaj mieliśmy wspólnoty mieszkaniowej zebranie, więc w ogóle dane sprawy nie zostały wyjaśnione. Zapytałam się, co to jest opłata stała abonamentowa, ale jest niżej podpisane, że tą opłatę nigdzie się nie wlicza. Nie wiem, czy to jest lewy pieniądz, który idzie. To jest jedna sprawa. Płacę za metr ciepłej wody obecnie 66 zł za metr ciepłej wody. No, tak dokładnie, no. 66 zł za ciepłą wodę. Gdy była rozmowa o panią, która rozlicza blok, ona siedzi na stałej pensji, a 44 mieszkania są własnościowe. My musimy jej rocznie płacić prawie 17 tysięcy za to, że ona odprowadza z banku do banku, robi rozliczenie, a jest na stałej pensji. I to się wszystko do nas dolicza. Jest następna sprawa, było pytanie, gdzie są te wszystkie? Ja zrobiłam do OPEC-u wykaz, dostałam pismo, czekam 1,5 miesiąca z ADM-u, nie dostałam żadnej odpowiedzi. 1,5 miesiąca. Jak to jest rozliczane, jak ten pieniądz przepływa, nie mam kompletnie żadnej odpowiedzi. Myśleliśmy, że będzie pan prezes na zebraniu, ale no niestety nie przyszedł, bo prawdopodobnie zachorował. Także z nami nie chciał chyba widocznie się spotkać ani rozmawiać. To jest małutki. Będzie na pracy zebranie. Brawo. Brawo. Ja jeszcze, proszę Państwa, wracam tutaj do zarządzenia numer 73/23 prezydenta Grudziądza z dnia 31 stycznia 2023 roku. I do uchwały numer 26/230 z dnia 6 maja w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniami i zasobami gminy. I tutaj w tym zarządzeniu mamy tak zwane zwyżki i zniżki. I przecież to jest w gestii Rady Miasta, że jeżeli widzi, że jest taka sytuacja, że tak trudno mieszkańcom w związku z inflacją funkcjonować, to Rada Miasta mogłaby
zmniejszyć te zwyżki wszystkie, albo zmniejszyć tą strefę preferowaną, bo to jest tak sprytnie też ułożone, że jeżeli ktoś ma zniżkę za to, że ma toaletę na półpiętrze, to za chwilę pojawia się zwyżka, bo mieszka w strefie preferowanej i tak naprawdę z tego, z tych zwyżek i zniżek nic nie wynika. Także... Albo zwyżka za to, że zniżka zwyżek. Tak. I tu po prostu to, ten dokument, te zarządzenie i te uchwały odnośnie wyliczania tej tabelki i tych zwyżek i zniżek, to to jest w gestii Rady Miasta, żeby ten temat podjąć i tutaj szukać oszczędności i dać trochę ludziom ulżyć i racjonalizować koszty, bo to, o czym tutaj mówiliśmy wszyscy, to tak naprawdę wiąże się z tym, żeby racjonalizować koszty, bo tak w tej wspólnocie, którą my zarządzamy, tam nie ma astronomicznych prezesów, tam nie ma prezesa przesyłowego, tam nie ma prezesa do zakupu gazu, tam nie ma prezesa do zakupu słomy, dyrektora, kierownika, to wszystko generuje koszty i po prostu racjonalne zarządzanie i racjonalne gospodarowanie tymi środkami i trafione inwestycje pozwoliłyby na to, że ta sytuacja by się odmieniła. Co do strategii podłączenia wszędzie OPC-u, to też mieli Państwo tak z punktu widzenia tego, co się dzieje za wschodnią granicą, całe miasto jest podpięte pod OPC. Wyobraźcie sobie teraz jakikolwiek konflikt i zlikwidowanie OPC-u, to całe miasto jest bez ogrzewania. Taka jest prawda i też z tego punktu widzenia można na to spojrzeć. Tyle mogliśmy dla Państwa zrobić jako Stowarzyszenie Grudziądz Semper Fidelis. Zwołaliśmy to zgromadzenie. Kto chciał, się wypowiedział. To za chwilę, jeszcze za chwilę. Tutaj zapraszam do podpisania tego listu do Pana Prezydenta, żeby każdy, kto jest obecny, a czuje, chciałby podpisać to, żeby podpisał i wręczymy. Są też kartki Brystolu. Można zadać pytania Panu Prezydentowi, napisać. Proszę Panią, to się nie mija z celem, bo jeżeli tak będziemy wszyscy mówić, ale dobrze, ale jeżeli tak będziemy, proszę Panią, wszyscy mówić, że to się wszystko mija z celem, to tak będzie zawsze. To tak będzie po prostu cały czas. No to trudno, jak nie odpowie, proszę Panią, to jest kultura ludzi, odpowiadać na pytania. Jeżeli ktoś nie odpowiada, nie wychodzi naprzeciw do mieszkańców, nie spotyka się z nimi, to niestety tak się dzieje i to generuje jakieś, eskaluje niepotrzebne napięcia w mieście i... Trzeba to pokazać w wyborach, drodzy Państwo, w październiku. Tak jest. Macie wszyscy szanse, są wybory. Jeżeli Państwo tutaj, jedno zdanie, jeżeli Państwo tutaj nie przyjdziecie, no bo jest strach, zastraszanie i tak dalej, i tak dalej. Ja wierzę Państwu, bo emerytom już emerytury nikt nie zabierze. No chyba, żeby były czasy jak na Białorusi, kiedy emerytury płacono w trumnach. To Państwo znacie ten temat, bo nie mieli pieniędzy. Natomiast Polska nie jest Białorusią, na szczęście na dzień dzisiejszy przy obecnych rządach. Ale prawidłowym tematem każdego dorosłego człowieka, zarówno tu na obecną władzę, jak i na władzę w całej Polsce, jest prawo przy urnach. Tam was nikt nie kontroluje. Tam nikt nie ma kamer, nikt nie odpowiada. Należy tylko dosłownie postawić krzyżyk tam, żeby ci nie wygrywali 2-5 głosami. Bo prosty przykład. Jak nie jest radnym, to go posłali do Rady Nadzorczej. Czy ma wykształcenie, czy nie ma, czy należy się, ale to zawsze jest koleś. To zawsze jest kolega. I idzie, gdzie się zarabia ogromne pieniądze. W Radzie Nadzorczej co robi? No nic nie robi, tak jak w kabarecie kiedyś mówili. Co robi? A no nic nie robi. I tak, drodzy Państwo, my tutaj po to się zbieramy, żeby Państwu nie wyjaśniać, nie mówić, tylko przybliżyć sytuację po to, żebyśmy mieli lepiej. To nie po to, że my, nasze widzimisię jest tutaj, przyjść i z Państwem się spotkać. My się możemy spotkać na ulicy, bo już mniej więcej się wszyscy tutaj znamy. Trzeba zapobiec patologii niszczenia miasta. Tak, wyciągania od ludzi niesłusznych pieniędzy. Trzeba raz na zawsze przekreślić, bo jeżeli, drodzy Państwo, tu wspomniał kolega o wojnie, nie wiadomo co by było, gdybyśmy nie pomagali, to może już by byli tutaj u nas. Ja jestem z centralnej Polski.
I mogę Państwu powiedzieć jedno zdanie. Jedni strzelali w piersi, to byli Germańcy, a drugi w plecy byli Rusy. I teraz nie mówmy o policji dalej, tylko walczmy tu o swoje. Czy sądzicie Państwo, Pani to powiedziała, gdyby nie będziemy mówić, nie będziemy się spotykać, nie będziemy wyjaśniać, nie będziemy Was w imieniu mieszkańców prowadzić takich dialogów, bo my się nie boimy rozmów, drodzy Państwo. Tylko Wy sądzicie, że nas ktoś na rozmowy zaprosi gdziekolwiek? Pamiętajcie jedno mądre zdanie. Prawda się zawsze obroni, a tylko słabi się boją prawdy. Oni się nas boją. Mało tego, nawet wtedy, kiedy program był nagrywany, to wierzcie mi Państwo, że ja tu nagrywałem program, to nie było wypowiedzi mojej w telewizji. Dlaczego? No bo telewizja nie była człowieka, a ja jestem bezpartyjny całe życie. Tylko zawsze stałem za ludźmi. Zawsze stałem za porządkiem, zawsze tego pilnowałem i dopóki oczu nie zamknę, będę o to walczył. Drodzy Państwo, ja walczę w Waszym imieniu i w swoim również, aczkolwiek mógłbym powiedzieć, że u siebie mam inne ogrzewanie, nie dopuszczę nigdy do tego, bo jeżeli ktoś jest taki mądry, to można powiedzieć, drodzy Państwo, tak, ja kupię za 3000 zł piec. Proszę zamknąć OPEC. Ten piec mi się wraca w ciągu roku, a nie 10 tysięcy miesięcznie rocznie kobieta płaci za ogrzewanie. Po co takie ceregiele? Wy sądzicie Państwo, że OPEC podłączył sobie ogrzewanie mieszkańcom po to, żeby mieszkańcom zrobić dobrze? Już usłyszałem trzy kwoty. 40 zł za metr, 51, pani to powiedziała 66 i pan 105. Drodzy Państwo, jeden OPEC, cztery różne ceny, w tym 300% podwyżki w stosunku do pierwszej ceny 40, a do drugiej ponad 100. Mało tego, zasoby mieszkaniowe, kiedy ludzie przychodzą do mnie i mówią, co z mieszkaniami, które stoją puste, to wiecie, co odpowiada? Już prezesi nie odpowiadają, bo jest był kiedyś jeden prezes i dyrektor, teraz ponoć jest jeden prezes, mówię ponoć, bo ja ich tu nie znam nikogo. Sześciu zastępców, a najważniejszy w tym wszystkim, wiecie kto jest? Żeby unikać rozmów bezpośrednio z możnowładcą, to się powołuje kogo? Rzecznika prasowego. A rzecznik prasowy jest na czyich usługach? Drodzy Państwo, musicie zrozumieć przy wyborach jeszcze jedną rzecz, że te wszystkie spółki i ci wszyscy tutaj rządzący kolesie, to jest jedna świta, bo jeżeli wchodzi ktoś, kto rządzi, to powołuje swoich kolegów. Wymieńcie sobie dzielnicę Gdańska i następną dzielnicą staje się Grudziądz. Bo już w tej chwili nie ma nikogo w Grudziądzu, kto by rządził Grudziądzem, kto by był z Grudziądza i tak dalej. Opłaci się przyjeżdżać z Gdańska, jeszcze jedno zdanie. Opłaci się przyjeżdżać, zobaczcie Państwo, jacy fachowcy, jacy ekonomiści, jacy dygnitarze przyjeżdżają do Grudziądza rządzić, bo w Gdańsku by dostali po 50 tysięcy pensji? Dulkiewicz ich rozumu by nauczyła w ciągu minuty. Przyjdą przed wyborami takie historie i takie dni, że stanę przed Państwem szerszym i większym gremium. I jeszcze jedną rzecz, zwróćcie uwagę na to, co ja mówię w kontekście żadnych kartki, żadnych opisów, żadnych podpowiedzi. Zobaczcie, czy których z tych osób, które by Wam opowiadały, to się obstawi prawnikami, radcami, rzecznikami, 7 kartek pisanych przez 8 sprawdzanych. Nie, proszę Państwa. Trzeba być recytatorem i odpowiadać na pytania i mówić to z głowy. Witam Państwa, jestem z Grudziądza. Chciałbym, żebyście trochę posłuchali to, co napisałem osobiście na Facebooku. Dołączyłem się do dyskusji. Bliżej mikrofon. Głośniej, trochę głośniej, głośniej. Moja taka tu była wypowiedź na Facebooku. Tylko słychać, że to rząd, że to nie waża wina. Nie.
słabo widać. Jeszcze raz. Nie tremować się. Nie tremować się, śmiało. Śmiało. No co? Roman, przeczytaj. Tylko słychać, że to wina rządu, że to wina, wasza wina, ale pchać we własne kieszenie, o tym nikt nie mówi. Panie na Polski i wszyscy pana koledzy radni. Ja jako Grudziądzanin mam dość kłamstwa, obłudy i zganiania winy na inny, na rząd albo na inną partię. Mam dość podwyżek i mówienia, że wy macie, nie macie wpływu na podwyżki. Uważam, że pan i pana koledzy radni też jesteście winni podwyżek, między innymi za grupy MZK, czynsze, MPGM, GOBA i tym podobne. Głosował za podwyżkami pan i pana koledzy. Tak proszę, żeby pan sobie oraz pana koledzy nie robił świętymi. Niech ludzie wiodą na ulicę, trzeba coś zmienić. Bo czułem się za pewni swoich słów, za dużo sobie pozwalają. Bo się nie boją, a tak jak ludzie wyjdą na ulicę, zaczną postanawiać, to na wszystko się pieniądze znajdą. Mamy dość podwyżek w spółkach grudziądzkich. Brawo! Obecnie jestem przeciwny temu, że są podwyżki. Uważam, że radni mają wpływ na podwyżki. Czyli są rządzą. I to nie jest tylko wina PiS, nie jest to wina Platformy OPEC-u. Apeluję do pana prezydenta o to, żeby nam grudziądzaniom żyło się lżej, żeby czynsze były trochę tańsze. Rozumiem, że jest inflacja, rozumiem, że wszystko drożeje. Ale nie drastycznie. Ale za dużo. Oczywiście, za dużo. Zdenerwowała mnie kiedyś wypowiedź w telewizji grudziąckiej pani radnej, prawdopodobnie to była pani Ogonowska. Nie wiem, dobrze mówię? Tak. Jest taka pani? Jest. Która powiedziała, że ona bardzo chętnie może dołożyć do biletu 5 zł. Ja zadaję takiej pani w takim razie pytanie, ile ona zarabia, ile ona ma diety? Ile? Ale mało. Ile sobie można pchać? Ile można sobie pchać w kieszenie? Nie zarabia, nie zarabiamy jako wyrządzanie po kilka tysięcy. Apeluję do pana prezydenta o to, żeby coś zrobił z tym. Mam dość podwyżek jako wyrządzanie. Nie, tylko imię, nazwisko i... Już w MPG-nach dali podwyżki za to. Od czerwca. A teraz wiesz, że jest różnica. Sąsiadka obok ma o złotówkę tańszy na metrze czynsz niż na przykład my od pierwszego. Mniejszą inne dodatki. Mieszkamy w jednej kamienicy i u nas ogrzewanie, każdy ma inną stację. Koleżanka poszła się tylko dopytać, bo się pytała na Dzierżyńskiego o mieszkania, kazali przynieść PIT, żeby jej